Podróże Gullivera. Pewnego razu żył sobie w Anglii chłopiec imieniem Gulliver. Kiedy ukończył studia medyczne, ożenił się i zaczął przyjmować pacjentów. Niebawem okazało się jednak, że trudno mu będzie otrzymać rodzinę. Zaciągnął się więc na statek jako lekarz okrętowy. Spełniło się w ten sposób jego marzenie o dalekich podróżach. Niestety, podczas jednego z rejsów potężny huragan roztrzaskał statek o skały. Cała załoga zginęła we wzburzonym morzu. Ocalał jedynie Gulliver, który znalazłszy się za burtą, próbował dopłynąć do majaczącego w oddali skrawka lądu. Łaskawy prąd wyrzucił go na piaszczyste wybrzeże. Wyczerpany zmaganiem się z wysokimi falami, stracił w końcu przytomność. Kiedy się ocknął, słońce stało już wysoko. Spróbował się podnieść, lecz jego ciało spowijało tysiące maluteńkich niteczek, przymocowanych do podłoża. Nie mógł nawet unieść głowy, bo włosy także przybito mu do ziemi maluteńkimi gwoździami. Wokół zaś krzątało się mnóstwo maleńkich ludzików, nie większych niż jego dłoń. Ze zdziwieniem ujrzał też wycelowane w siebie lufy miniaturowych dział. Poirytowany raz jeszcze wytężył wszystkie siły, aby zerwać krępujące go więzy. Wreszcie udało mu się uwolnić jedno ramię. Maleńkie ludziki rozpierzchły się w popłochu. Po chwili jednak wróciły, oddając w jego stronę serię bolesnych strzałów z łuku. Zrezygnowany Gulliver postanowił cierpliwie poczekać na zmierzch i dopiero wówczas spróbować ucieczki. Widząc zaś, że olbrzym się uspokoił, dowódca miniaturowej armii wydał rozkaz, aby go nakarmić i napoić. Posiliwszy się nieco, Gulliver zapewnił, że nie zamierza nikogo skrzywdzić. Tłum karzełków z ciekawością wysłuchał opowieści o statku, który zatonął podczas burzy i o dalekim kraju, z którego przybył niezwykły człowiek góra. Wreszcie mieszkańcy uwolnili go z więzów i zaprowadzili do stolicy przed oblicze króla. Gulliver z podziwem i niedowierzaniem przyglądał się mijanym po drodze miasteczkom i wioskom. Dowiedział się, iż dziwna kraina, w której się znalazł, to Królestwo Liliputów. Wszystko tu przypominało świat ludzi, ale było jakby pomniejszone kilkanaście razy. Domy wyglądały jak te zbudowane z klocków, konie dorównywały wielkością niewielkim psom, psy były większe niż pszczoły, a pszczół, biedronek i muszek w ogóle nie sposób było dostrzec. Władca krainy Liliputów okazał się bardzo gościnny i łaskawy. Rozkazał nakarmić przybysza i przygotować mu mieszkanie w starej świątyni, największym i najbardziej okazałym budynku w całym kraju. Surowo zabronił też wspinania się po olbrzymie, chodzenia po jego brzuchu i bujania się na jego włosach. Po zjedzeniu kilkudziesięciu pieczeni i 20 koszy chleba, Gulliver wychylił jeszcze kilka beczek jakiegoś smakowitego napoju i zmęczony położył się spać. Nazajutrz, w trakcie równie obfitego śniadania, dowiedział się, że Królestwo Liliputów jest w stanie wojny z mieszkańcami sąsiedniej wyspy. Król wyjaśnił mu, iż obawiają się ataku potężnej floty wroga. Słysząc to, Gulliver postanowił pomóc swoim małym przyjaciołom. Pod osłoną nocy przemierzył cieśninę dzielącą oba państwa i przyciągnął nieprzyjacielskie statki na Liliputi brzeg. Trudno byłoby opisać radość maleńkich ludzików. Na cześć Gullivera wyprawiono wielką ucztę, podczas której każdy z mieszkańców chciał mu osobiście podziękować. Gulliver cieszył się razem z nimi. Wiedział jednak,
że nie powinien nadużywać gościnności liliputów, gdyż jego utrzymanie i wyżywienie stanowi dla nich niemały problem. Kiedy podpisano pokój z mieszkańcami sąsiedniej wyspy, zrozumiał, iż nadeszła pora, aby opuścić niezwykłą krainę. Spacerując po plaży, natknął się pewnego razu na pustą łódź. Przy pomocy maleńkich przyjaciół udało mu się ją wyremontować. Zaopatrzony w żywność i wodę, żegnany serdecznie przez króla i królową i cały lilipuci dwór, wyruszył niebawem w morze. Po tygodniu samotnej żeglugi spotkał statek, który zabrał go z powrotem do domu. Nie był to jednak jeszcze koniec jego niezwykłych przygód.